Cześć, tu Antert i zapraszam na wspólną grę w Depth, czyli Głębia. Jest to gra, gra online, w której drużyna rekinów mierzy się z drużyną nurków. Zagrałem sobie jeden mecz w międzyczasie. Strasznie długo. Spróbujmy coś wyszukać. Strasznie długo trwa w ogóle połączenie, żeby znaleźć tutaj chętnych do gry, więc zobaczymy, czy coś nam się uda. Po prostu ten fragment całego czekania wytnę. O dziwo, nawet szybko się połączyło. Chyba. Za jakieś 20 sekund zacznie się gra, więc mamy taką maszynkę, której musimy chronić, bo ona otwiera sejfy ze skarbami, a w tym czasie drużyna rekinów nas zjada. I generalnie to jest taki... Gryzą nas już po nas, więc za bardzo nie mamy szans na obronę. Ale... Można przynajmniej spróbować trochę postrzelać. Dobra, bierzemy tego typa. Coś mało osób. Mamy $800. Dobra, teraz jeszcze pytanie, czy dwukrotnie pod rząd jestem w stanie trafić jakiegokolwiek rekina. Dobra, jedziemy z tym. Nie ma co. Niech na mnie nie czekają. Oczywiście wcześniej jak grałem, to inni gracze to byli w większości Rosjanie, jak we wszystkich tego typu grach. Zobaczymy tutaj póki co ten ksywki... Nie wskazują. O, tam jest właśnie nasz Steve. O, a to moi przyjaciele. Siemanko. I spływamy w dół. Oh yeah. Co, mam tylko 16 strzałów? Ale lipa. No dobra. Zobaczmy. Coś czuję, że... Dość szybko zejdę z tego świata. O, już. O, i właśnie o tym mówię. Nawet nie widziałem, że się zbliża. What the fuck? Jakieś resztki ze mnie zostały. Dobra, wracam. What the fuck? No nie, oni mi tutaj z pleców wyjdą. No! Zabiłem go? No. To była dobra akcja. Rzekłbym nawet, iż piękna. Gdzie one są? Suspicious guy. No, chodźcie tu. Chodźcie tu, dranie. Jeszcze. Wow, 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 wow. Już w ty, draniu. Fine lead. Ile mam? 150 cały czas? Mogę to jakoś ulepszyć? Czemu ja za nic tutaj nie dostaję pieniędzy? Jak słyszałeś swoje bicie serca, co chyba znaczy... O nie, oni tutaj... Już uciekają, no. Gdzie oni są? Shit. Tutaj pływa. Gdzie one są? Noż ty, draniu. Zabiłem go? Nie, chyba ktoś mnie uratował.
A szkoda. 66%. No, gdzie jesteście? Noż ty! Myślałem, że go tak ładnie wyminę, a tutaj nic z tego. Dobra, o, mam w końcu jakąś kasę, mogę mu... No, to chyba sobie wezmę to póki co. Dobra, wracam do gry. Jesteśmy już w jakiejś innej planszy. A, tu jest już. Czemu nikogo nie zabijam? No bez przesady. Tak ładnie ich trafiam. Przynajmniej w swoim mniemaniu. Ale mam to nagrane. Zawsze coś. No, chodźcie tu. 35%. Zniknął? What the fuck? Oż. What the fuck? Został mi ostatni strzał. Seriously? I co ja dalej zrobię? Dobra, zostaje mi tylko nóż, ale tak łatwo się nie poddam. Mogę sobie kupić amunicję? Nie wiem. Jakąś lepszą broń? Dobra, kupmy to w takim razie. Noż, ty draniu. Przecież tak cię ładnie... What the fuck? Seriously. Co? Znowu nikogo nie zabiłem. What the fuck? Co to ma znaczyć w ogóle? No oczywiście. Bo jakże ja bym mógł go zabić? Teraz mogę już tylko obserwować. Ale ja jestem na drugim poziomie dopiero, to może dlatego. A. I rakiny znowu wygrały. Nie wiem, może mam jakieś lagi? What the fuck? Masakra. Aż wstyd mi w ogóle to pokazać online. Generalnie, co bym chciał powiedzieć jeszcze o tej grze, to tyle, że nie wygląda na zbyt dopracowaną. Kosztuje chyba 20 euro. To jest trochę za dużo, jeśli miałbym płacić za taki produkt. Naprawdę dużo bardziej wciąga i mi się podoba Dino's Horde. Teraz to chyba się nazywa Orion Prelude. Jest podobnie, jeśli chodzi o wygląd taki graficzny. Ma dinozaury, co jest, no przyznajmy szczerze, zajebiste. I jakoś bardziej mnie wciąga. To jest taka produkcja jakby ten Early Access. Tak mi się przynajmniej wydaje z tego, jak mam takie odczucia, jak gram. Dobra, to było takie wstępne przedstawienie tej gry. Ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!